Przechodzimy do punktu 4.9. W sprawie poparcia starań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci o utrzymanie działalności świetli środowiskowych funkcjonującej na terenie dzielnicy 17. Jest to projekt uchwały Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. Proszę. Do Komisji Kultury wpłynęło pismo dyrektora Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pana Ficka, właśnie w którym prosi nas o poparcie starań o utrzymanie działalności świetlic środowiskowych znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 78 oraz w Szkole 129, czyli w naszej dzielnicy. No, w związku z brakiem środków finansowych na działalność takich jednostek, niestety być może nie będą istnieć te placówki i nasza komisja, wiedząc, jak niezwykle ważną i cenną inicjatywą jest prowadzenie takich świetlic środowiskowych, z czym się wiąże i profilaktyka, i prewencja, i przede wszystkim skierowana jest do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, z biednych rodzin, z patologicznych rodzin. I rzeczywiście te dzieci no, zostaną bez fachowej, właściwej opieki, nad czym wiadomo wszyscy ubolewamy. Dlatego komisja przygotowała projekt uchwały, aby poprzeć starania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Oczywiście jest to nasza dobra intencja i prośba. Nie wiemy, jak się to zakończy, no ale też nie możemy stać obojętnie i przyglądać się, że coś takiego cennego no, może zostać zlikwidowane, dlatego komisja podjęła taką decyzję. Jednogłośnie przyjęła projekt tej uchwały, o co również prosimy państwa radnych. Zarząd jednogłośnie poparł projekt uchwały. Uzupełnię wypowiedź koleżanki o to. Między innymi w Szkole 78 jest to jedyna placówka w obrębie dzielnic peryferyjnych, znaczy osiedli peryferyjnych. I z tej Szkoły 70, znaczy z Ośrodka Ładowa, Łuczanowic, wiem, że tam trochę tych dzieci tego, z Węgrzynowic i nawet z Luboczy jest do miasta, do innych placówek bardzo daleko. I tutaj podczas spotkania pani z TPD to było zdziwienie, że na przykład Siemacha dostaje wszystko, no to jest konkomzone, to jest po prostu górali, a ich jakby się odtrącał. Bezkrytycznie dostaje Siemacha pieniądze na działalność z młodzieżą, a tutaj te świetlice TPD nie wiedzą, na czym stoją, mimo że mają konkurs wygrany chyba do przyszłego roku. Mimo że mają konkurs na prowadzenie tej działalności, w związku z trudną sytuacją miasta, czy miało to być przerwane od września, teraz im przedłużyli do końca listopada, nie wiadomo co dalej. W związku z tym powstał ten projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Kolega Rojski. Mam takie pytanie, nie wiem czy ktoś może udzielić odpowiedzi. Kto wpadł na taki szatański pomysł, żeby likwidować coś tak pożytecznego? Szatan. Nie, personalnie z miasta. Już pytanie no, nie wiedzieli. Jaki znowu szef szefów? Wydział Spraw Społecznych chyba. Wydział Spraw Społecznych. Dziękuję. Stadiony są ważniejsze. Kto z państwa jeszcze chce zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że nie ma chęci do udziału w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem? Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie stwierdzam, że uchwała została podjęta.